Rahim, jak ty przyjąłeś tę szansę od Krzyśka Włodarczyka? Jak widzisz swoje szanse i znaczy spodziewałeś się, że mistrz organizacji WBC tak szybko jednak da ci tą ofertę? Ну, я положительно оценил, это для меня была хорошая новость. Я давно шел к этому чемпионскому бою, и я рад, что этот бой наконец-то все-таки состоится в Москве. Pozytywnie przyjąłem wiadomość o naszej walce, przygotowywałem się do niej i cieszę się, że odbędzie się ona w Moskwie. Co więcej możesz powiedzieć o Krzyśku Włodarczyku, no bo jednak te 50 walk na zawodowym ringu pozwoliły ci na pewno wyrobić sobie jakieś zdanie o jego boksie, czy widziałeś walki z Palaciosem, czy widziałeś walkę z Greenem, czy widziałeś jego boje kiedyś z Cunninghamem. Jak ty patrzysz na boks Włodarczyka? Włodarczyk очень хороший боец, заслуженно по праву считается чемпионом мира. Очень неуступчивый, терпеливый боец. Вот. У него есть свои очень хорошие козыри. Вот. Для меня, я думаю, это будет непростой бой. Вот. Но мы также верим в себя, верим в свою победу. Поэтому, как и Владарчик, уважаю его, что принял наш вызов. И также я готов к этому бою, и я думаю, следите, болейте за своего соотечественника, и думаю, он покажет хороший бокс, мы покажем хороший бой, и это будет по-настоящему такое зрелище, боксерское шоу. Krzysztof Włodarczyk jest rzeczywiście uznanym, utytułowanym mistrzem i zasłużenie dzierży ten tytuł. Jest nieustępliwy. Wierzymy jednak, że nasze siły też pozwolą mi wygrać. Kibicujcie swojemu rodakowi. Mam nadzieję, że Krzysztof pokaże dobry boks, ponieważ jest doskonale do tego przygotowany. Natomiast ja wierzę w swoje siły. Rakiet, w 1985 roku, czyli byłeś jeszcze bardzo malutki, oglądaliśmy w Polsce, emocjonowaliśmy się takim filmem, no, kolejnym odcinkiem Rocky 4, akurat z Sylwestrem Stallone, i wtedy pamiętamy tą kreację Dolpha Lundgrena, który grał Iwana Drago. No dzisiaj można powiedzieć, że ty jesteś takim Iwanem Drago, bo do ciebie, do Rosji tutaj musi jechać polski mistrz świata Krzysztof Włodarczyk, czyli nie włoski, ale polski ogier. I jakby tutaj, jak patrzysz na to historycznie, filmowo, na ten przyjazd polskiego ogiera na twoją ziemię? No ja очень хорошо воспринимаю приезд любого оппонента. Тем более для меня, как олимпийский чемпион России, как профессионального бойца, который уже много лет занимается в Германии, это мой первый бой в России, для меня это знаково, мне это очень приятно, что бой состоится именно в Москве, что получилось его организовать там. И приезд Крыштова Владарчика, чемпиона мира, в Россию, в Москву, это вот знаковое событие, это очень и для России, и для Польши, это хороший такой шаг вперед в профессиональном боксе двух стран, вот, что бой организовывается. И bardzo, bardzo pozytywnie odnoszę się do wizyty Krzysztofa w Moskwie, w Rosji. Jest to również dla mnie pierwsze wystąpienie w Moskwie, w stolicy rosyjskiej. I dla Rosji, dla Polski, myślę, jest to bardzo ważna walka. Cieszymy się, że możemy gościć w Moskwie mistrza świata Krzysztofa Włodarczyka. Ty oglądałeś w ogóle te filmy z Westem Stallone, Rocky, kolejne części? Да, я смотрел фильм, но
себя представляю в роли Рокки, а не в роли Ивана Драги. Tak, oglądałem ten film, chociaż siebie bardziej widzę w roli Rockiego niż Van Draga. Każdy chciał być Rockiem, takie to były czasy. Natomiast Rockiem jeszcze jedna historia, bo nie ma co ukrywać. Dzisiaj ten rosyjski kapitał jest nieporównywalny do polskiego i prawda jest taka, że Challenger będzie gospodarzem walki o Mistrzostwo Świata i to Mistrz Świata pojedzie do Challengera. Czy no, ty masz przez to jakby większy komfort związany chociażby z pracą sędziów, jeśli ta walka nie skończy się przed czasem? Czy ten komfort jest większy z racji tego, że walka nie jest w Polsce, tylko w Rosji? Мне нету разницы в этом, но наоборот, даже где-то психологически, может быть, даже тяжело в родных стенах выступать. Вот. Но по большому счету для бойца тоже с большим достаточно опытом тоже это значения не имеет, он должен настраиваться и концентрироваться только на бое. Так направда нема то для меня разницы. Być może nawet, że na własnej ziemi, we własnych murach jest walczyć trudniej. Aczkolwiek mam dobre przygotowanie taktyczne, także właściwie nie jest to dla mnie jakieś szalenie istotne, gdzie będziemy walczyć.